Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Kontynuujmy naszą rozgrywkę. Jesteśmy właśnie w Cytadeli Zmierzchu, czy tam Katedrze Zmierzchu, jeden pies i mamy zabić właśnie Tiamat, czyli naszego pierwszego bossa. O dziwo jest bardzo wyjątkowo trudnym bossem z jednego momentu, z powodu jednego elementu, który zawsze mnie denerwował. Ale dopiero za jakiś czas będziemy z nim walczyć, tak więc... To jest artefakt, oczywiście musimy po prostu przejść tak w to miejsce i odskoczyć. I mamy artefakt żołnierza, czyli kolejne 500 dusz. Miałem nadzieję, że cię wywali tam. Dobra. Hopla. Dobra, tutaj tak. Schodzimy tutaj na dół. Kolejni przeciwnicy. Żaden problem dla mnie. O właśnie, to jest fajne, no bo kurde, możemy, zbliżając się do przeciwnika, zaatakować go na tyle skutecznie, że go wybije. Tyk i puf. Dawaj mi kontera, chcę kontera, no. Yeah! To był zajebisty counter! Tutaj mamy oczywiście tak, kluczyk, tak jak dobrze pamiętałem. To przejście jest na razie zablokowane. I tutaj tak samo, dopiero po jakimś czasie będziemy mogli tutaj wrócić. Znaczy nie po jakimś czasie, tylko w momencie, kiedy odblokujemy jedną rzecz. Dobrze pamiętam. Jak czy siak, mamy teraz klucz, więc możemy wrócić na powierzchnię i otworzyć właśnie bramę z okiem, bo właśnie w taki sposób funkcjonuje ten klucz, że dźgamy w oko pewnym przedmiotem i się brama otwiera. Tyk, tyk, tyk. Chociaż szczerze wolałbym, żebyś wpadł do lawy. Okej. Jestem zachwycony przebiegiem tej walki. Dobra, na górkę. I tutaj właśnie jest to wejście z okiem. Patrzcie na wodę. Naprawdę genialna gra. Wiem, że teraz są gry typu Call of Duty, coś tam... Call of Duty Dog, czy coś takiego, że psa można używać do walki. Nie wiem, w jaki sposób to funkcjonuje, nie wnikam. Ale takie gry naprawdę mają smaczek. To są naprawdę fajne gierki, które grasz non-stop i one ci się nie nudzą. Ja już trzeci raz przechodzę tą grę. To jest właśnie trzeci. O, tutaj będzie taki fajny jeden koleś, który jest cholernie potężny. Dobra, to ten. To jest taki Guardian. Znaczy nie, to jest po prostu... w sumie to samo, co ten mini-boss gdzieś tak blisko samego początku gry. O! O właśnie. Bo zawsze możemy przerwać to combo i to jest genialne. Propsy dla twórców. I pyk. Koniec. No i super, tyle. Tyle z twojego parszywego ryja. I chyba z niego dostajemy aż 200 dusz. Nie jestem pewien. Mogę się mylić zawsze. Dobra. 4200. Ja za 5000 kupię sobie Bane'a i będzie zajebiście. Tutaj mamy to zdobyte, teraz będziemy wracać się bardzo na górę. Do jednego właśnie miejsca, do tej wielkiej katedry takiej. No zaraz zobaczycie gdzie.
Wiem, że tutaj. Nie mów. Znam wszystko, frajerze. Właśnie tam, w tamto miejsce. Cześć! Michaśku! Podoba mi się efekt właśnie machania tym mieczem, że daje taką poświatę bardzo ładną, niebieską. No ale cóż, nie możemy mieć wszystkiego. Dobra. Bom. Ładnie się tu klepią. Przepraszam, co to było? Teksturka wody dziwna. Przez chwilę była widoczna. Tutaj jest coś takiego, jeżeli w to wejdziemy, to nas złapie. A zresztą pokażę. Nakurwiamy! Fopping furiously! Dobra. Sekret jest po prostu taki, że bierzemy tą bombę, rzucamy w niego i bierzemy mieczek. Natomiast tam jeszcze widzicie taki czerwony kryształ. Do niego podchodzimy. Tam będzie life shard. O właśnie. Ja się dziwiłem w poprzednich odcinkach, czemu mam tylko dwa fragmenty, jak powinien mieć trzy. Tutaj jest po prostu trzeci. I mnie się tak dziwnie skojarzyło z tym miejscem. Dobra. Opla. No. No i w tym momencie, kiedy on dostał w mordę, leci na mnie coś, to możemy podnieść ten miecz i kolejna walka, rozgrywka. O! Wolę najpierw się zająć mniejszymi, bo z nimi jest zazwyczaj największy problem. Dobra. Dobra, i pyk, tyk, tyk, tyk. O, i puf. Oj, kurde, nie widziałem cię, stary. Zasłonili mi twoi komraci. No i dupa. Kundwo. On jest o dziwo bardzo silnym przeciwnikiem. Taka jedna kombinacja potrafi ci zabrać pół paska życia. Super. No, to tyle. 7 minut dopiero, dobrze. Co ja tu miałem dalej zrobić? Co ja tu miałem dalej zrobić? Tutaj weź tak. O, tam jest artefakt z tego, co widzę. Już mapka mi pokazuje, bo zdobyłem ten Hold Seeker. Czyli ten artefakt, co mi pokazuje, gdzie są ukryte przedmioty na mapie. O, właśnie tam. Oj, puch. Champion! Super! Champion jest wart 1000. Ogólnie tam jest Abyssal Armor i jeszcze inna rzecz, ale na razie tam się nie damy rady dostać ani naszym glidem, ani nawet jak połączymy to z glidem, bo w pewnym momencie przestajemy lecieć do przodu i spadamy w dół. Tam po prostu są drzwi, przez które potem przejdziemy. A, gdzie ja idę? To przecież tutaj miałem iść. Więc nie spinajcie pośladów, bo zdobędziemy to jeszcze w tej rozgrywce. Nie będziemy się tu wracać. Ale fajnie, mamy czempiona, on jest bardzo dużo wart. Dobra. Dobra, tutaj i tu. Czasami nie wiem, co powiedzieć, no. To lepiej wolę się zamknąć, niż robić bo jest takie beznadziejne. Wierzcie mi. Hej to! Frajerze. Co, nie ćwiczyło się na WF-ie? Zobaczcie tą teksturkę w deszczu na tym, jak ta woda tu spływa. Fajnie, to naprawdę to jest tak fajnie zrobiona gierka, ja pierniczę. O właśnie, tamte drzwiczki, o którym mówiłem, gdzie właśnie są te trzy chesty, to właśnie tutaj to jest. Niestety my musimy mieć taki shuriken, żeby rozwalić tą roślinkę. W innym przypadku będzie nas cały czas łapać. Tyk, tyk, tyk. I... super. No i tyle, przejście odblokowane. Teraz idziemy w dół. W dół. Dobra.
Ale was dużo. Jakiś fan klub tu macie? W sumie zauważyłem, chcę coś sprawdzić, czy jeżeli zabiję go w normalny sposób... Tak, dostaję więcej dusz z tego co widzę. Na samym takim po prostu zabijaniu. Choć mogę się mylić, może mi się tylko wydawać. Nie wiem, czy przy finisherze dostaję więcej, czy tyle samo dusz. Dobra, zamykam mordę, bo tu i tak jest właśnie bardzo fajny element w grze. Dobra. Jeszcze ten, jeszcze tamten. Wolę wszystko rozwalić. Tutaj mamy kubek jogurtu Danonka i musimy go otworzyć. A w Danonku co jest? Shoryuken! Naruto! To jest Naruto, motherfuckers! Shoryuken! O! I to jest pierwsza nasza broń miotana. Znaczy broń dystansowa w pewnym stopniu. No i co? Ogólnie przytrzymuję, żeby naładować pocisk i... Bardzo fajne, to jest bardzo przydatne, bo możemy zestanować przeciwnika. Jest to bardzo silne. I możemy tym nakurwiać kilku przeciwników naraz, jeżeli chcemy. Bo widzicie, się wtedy zaznacza i z jednego do drugiego przeciwnika potrafi polecieć. Zaraz to zademonstruję. Tak, tak i tak. I patrzcie. No właśnie, coś takiego. Natomiast warto to używać, żeby jakiś, jak jest jakiś duży przeciwnik, to nawet tego dużego jest w stanie ogłuszyć, żeby się od nas odczepił. No widzicie, w taki sposób bardzo fajnie to wygląda. W powietrzu nawet jesteśmy w stanie to rzucać. Pozwala nam się to w powietrzu jeszcze zatrzymać na chwilę, żeby uniknąć ataku. Na tego przeciwnika wyjątkowo potrzebujemy tego shurikena, ponieważ w jego pobliżu jesteśmy zatruwani i my musimy zrobić coś takiego, żeby móc wykonać atak na niego. Oprócz tego jest bardzo silnym przeciwnikiem. O, jak widzicie, nieźle mi przywalił. Ale w tym momencie jest zestanowany, łapię go, dawaj mordę. Roo, kręgosłup! I odsuwamy się od niego, bo on dalej może nas zatruć. Jak tak jest? Znikaj. No. Jest cacy. Poprawię się na krześle. Ach, dobrze. Dobra, tutaj mamy jeszcze życie. Bo oczywiście trochę straciłem, ale to jest norma. Nie ma co się wstydzić. No właśnie, uderzamy w to i po prostu nam się to otwiera w tym momencie. Oprócz tego jeszcze... Teraz nam się chyba... O! Dobra. Tutaj będziemy musieli trafić to. Bo to wybuchnie wtedy. No nie. Chodź mi tutaj, inaczej. Ciebie trzeba uderzyć z tej strony. Dobrze. Teraz to wybuchło. To jesteśmy w stanie obrócić tą korbę, bo ona w innym przypadku by była zablokowana i nie mogłoby się podnieść tego kryształu tutaj. Znaczy statuły. O właśnie, i tutaj mamy coś takiego. Pyk. No i otwierają się tu drzwi. Cudnie, prawda? No, też tak uważam. Tutaj tak. Tamtędy też chyba możemy. Mówiłeś coś? LOL, to coś! Ach, jakie słodkie! Fajne. Naprawdę, spoko. Urocze. Dobra, to rozwalamy. I to. Dobra, nawet jeden wystarczy. Żadnych artefaktów. No, zresztą będzie pokazane na mapie, więc czym się przyjmę. Tak. Jest pokazane, że te właśnie muszę najpierw podpalić.
Tak więc na początek namierzam tego, przytrzymuję shift, żeby namierzyć, no i namierzam 3 ten naraz. Podpala się nasz Shoryuken i jesteśmy w stanie wtedy tego użyć. Dobra. No i jesteśmy tutaj. Staram się oglądać wszędzie, żeby jakiegoś sekretu... Ej, zaraz, jaki jest czas? 15 minut, spoko! Spoko! Czasami się zagapię i może za długo trwać, ale... To nie problem. Problem jest dla mnie tylko taki, że długo przesyłają się takie odcinki. Tam jest życie. Aha, mam tu 3 miecze przynieść. To jest właśnie długi element. Bardzo długi. Ponieważ muszę tu wykombinować 3 mieczyki, które będę mógł tam wstawić. Będzie oczywiście zagadek dużo. No ale... Kto powiedział, że będzie łatwo? Tam jest artefakt. No. No i takie fikuśne tutaj pierdółki. Zagadki nie są tutaj jakoś wyjątkowo trudne, jednak przyznaję się, że nie pamiętam, jak się je niektóre rozwiązywało. Dobra, najpierw po artefakt. Soldier. Ile mam tych artefaktów? Mam jednego czempiona. Zaraz, to co tutaj było? To, jeżeli tu jest czempion, to co tutaj było? Chyba komando. Tak, tutaj raczej był komando. Te niepodświetlone znaczy sprzedane, te podświetlone znaczy niewykorzystane jeszcze w żaden sposób. Tutaj na razie idę, bo tutaj będę mógł się wrócić. Oczywiście skoczenie w lawę sprawi, że zrestartuje nas, więc się nie martwimy. Dobra, taką bombkę dopiero jak ją podpalimy będziemy mogli wykorzystać. Gdzie ja chciałbym to rzucić? A nie, ja mogę się z tym przejść jeszcze. Zapomniałbym. I chcę to rzucić tu. Dobrze. I wykorzystać tak. No. Tak, w ten sposób. I tak. Świetnie, teraz się odblokowały kółka tutaj. Jesteśmy w stanie obrócić naszą piramidką. Czymkolwiek to jest. Dobrze, tak więc wracamy się na górę. Jest 17 minut. Chyba nawet zdążę w tym odcinku wykonać tą łamigłówkę. Dobrze. Tutaj tak, 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 tak. To co? Przełączam czy jeszcze nie? Chyba już przełączę. Tak, bo nie mam nic więcej tutaj do roboty. Chciałbym coś na szybciej zrobić. Ale wiecie. Dobra, i tak czy siak. Tak czy siak. Działa to w ten sposób, że to nam się tu obraca. Ja tu bierzę to. Tu jest fajny secret. Musimy po prostu zrobić coś takiego. Ułożyć taką linię. Bo jak widzicie, tamta na górze jest wybuchająca. Kurwa. I wystarczy po prostu w nią trafić, żeby wybuchła. A my po prostu robimy coś takiego. No, kurde. No, kurde. Zły guzik klikam. Jak widzicie, działa to w ten sposób. Tyk, 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 tyk i bum. No i tu mamy sekret. A nie, tu nie jest sekret. Tutaj mieliśmy to zrobić nawet. Dobrze. To nic nie mówię. Natomiast ja tutaj chcę... A tak, 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 bo potrzebujemy tego, żeby dostać się tam z powrotem. Dobrze. To robimy to w ten sposób. Tutaj podbiegamy sobie. Przełączamy to. Albo nawet to nie jest to? Nie, to jest po prostu przełącznik, przepraszam. Tamto, co tam się rusza, ten most, on non-stop się obraca. Podkreślenie. On się non-stop obraca i po prostu mamy... O, jak widzicie, poczekać sobie na moment. Jakbyś się zbliżył... No. A jak widzicie, most tu się już nam przesuwa w to miejsce i będziemy mogli go obejść. Mamy dość dużo czasu na to, żeby to wykonać. Byłem już pewny, że ta eksplozja mnie zabije. Jednak na szczęście się myliłem. I tutaj jest kolejna przełącznik. I te dwa przełączniki naraz włączymy i to tyle.
Nic wielkiego. 20 minut jest w tym momencie. No dobra, to ja w tym momencie zakończę. Do zobaczenia. Cześć. Pa. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie komentarz. Na razie.